Cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki! A z nami znowu Kasia i dzisiaj, słuchajcie, będzie fajski odcinek. Zgadnijcie, z czym? Ponieważ zrobimy gigantycznego, wielkiego Fluffy Slime'a, którego się już nie mogę doczekać. Uwielbiam te chmurki po prostu. Ja będę robiła je pierwszy raz, więc jeżeli mi nie wyjdzie, to się do mnie nie chwiejcie. A ja robiłam, ale nie sama, bo z dziećmi na animacjach, także jakieś doświadczenie już mam, no, ale zobaczymy jak bardzo. Wiesz więcej. Mam nadzieję tylko, że nam wyjdzie naprawdę taki ogromny, gigantyczny slime Fluffy. Okay. I właśnie, kto robił już slime'a Fluffy, niekoniecznie zostawi kciuka w górę. Jeżeli chcecie więcej w ogóle slime'ów na tym kanale, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu również. Może macie jakieś pomysły, to przetestujemy. Na slime'y, bo już coś testowałyśmy, nie wiem, czy pamiętacie. Testowałyśmy, robiłyśmy z kawą, z herbatą, różne eksperymenty. Z herbatą nam nie wyszło. Ale obejrzyjcie, jak to wyszło, że nie wyszło. Tak, było naprawdę bardzo ciężko, ale to tam jak zobaczycie, to na pewno będziecie wiedzieć, o co nam chodzi. Także kciuka w górę zostawcie, a my rozpoczynamy robienie Fluffy Slime'a. No dobra, to uwaga, robimy naszego slime'a, ale w ogóle zanim to zrobimy, muszę rozpakować w ogóle. No wypadałoby, żeby nasz tutaj aktywator, czyli płyn do soczewek, był otwarty. Tak, wszędzie patrzyłam, wszyscy robią za pomocą płynu do soczewek, więc zobaczcie, zakupiłam, zaraz. No, próbujemy, jadę trochę później. Tylko później, czyli teraz klej. Tak. Dawaj Kasia, wlewamy kleju, trzymam miseczkę, wlewamy, ale dużo tego kleja. Daj mi chwilę. Jeszcze, jak zrobić dużego slime'a. No, to będziesz mi wyjdzie, tam wyjdzie w ogóle. Jeszcze dajemy. Ale czuję opór już. Ale dużo. Dobra, chyba wystarczy, co? Potem będziemy próbować dalej. Zobaczcie, ile kleju. Wow, no, wydaje mi się, że będzie naprawdę dużo. No dobra, i teraz pianka do golenia. Woohoo, dawaj. Chcesz z pianką teraz, a nie lepiej ten płyn do soczewek? Tak? No dobra, to możemy pójść. No, ja bym dała na kontrolę, żeby on trochę zgęstniał, a potem będziemy dawać. Dobra, w ogóle to musisz to rozpakować, bo ja nie umiem. Aha. No dobrze, to wcale nie będzie takie proste dla mnie. O, no nie, poszło dobra. Ci? No dobra. Moment mi daj. To kto miesza? No, mogę mieszać? Na pewno. A dawaj. Okej, to dawaj. Dobra. Wlewamy kropla po kropelce. Dobra, najpierw. I... Tyle może? Dobra, powoli mieszamy. No ciekawe jestem, czy zgęstnieje tak ładnie. Nie robiłam nigdy, słuchajcie, z płynem do soczewek. Też robiłam z aktywatorem. Ja mieszam, a ty lejesz. I co, gęstnieje czy nie? Nie, na razie nic się nie dzieje, wiesz? Aha. Ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, teraz zdejmę troszeczkę pianki do golenia. Uwaga, ale będzie pachnieć. Dawaj! Wow! To jest najlepsze, słuchajcie, ojenny. Bo to na pianka. Ale ładnie pachnie. No, jakiś mężczyzna to przyszedł chyba. Okej, teraz musimy to jakoś, słuchajcie, no, wymieszać w tym wszystkim. Mam nadzieję, że to nam jakoś tutaj wyjdzie w ogóle. Mieszamy. To trzeba szybko, Kasię, mieszać? Powoli. Powoli? No tak jak mieszasz. Aha, no dobra, to ja mieszam. Ja cię kręcę, ile piany będzie, ale będzie superowy slime, wiesz? No właśnie widzę, że będzie sam Fluffy slime, do którego będziemy mogli włożyć ręce i tak już zostanie. I teraz troszeczkę dodajemy tego płynu naszego do soczewek. Ja powoli mieszam, bardzo. A Kasia dolewa. Okej, no dobra, teraz powinno, mam nadzieję, że coś się zadziać w końcu. Słuchajcie. Może jeszcze za mało, bo to tak delikatnie. No tego kleju ogólnie mamy tutaj sporo, ci powiem, wiesz? Mogę ci tutaj polać trochę jak chcesz. O. Lej. Może to trzeba troszeczkę szybciej mieszać, wiesz? Próbuj. O, i tu piątkę nawet dam. No widzisz? No dobra, to dzięki, słuchajcie, musimy naszego slime'a na chwilę odstawić. A i bo teraz mi się przypomniało, że ma aktywator. Tak, spróbujemy, no, tak, z aktywatorem. Zrobimy jeszcze z aktywatorem, słuchajcie, to uwaga. Czyli Kasia, klej od nowa, soczewki odkładamy. Soczewki odkładamy, właśnie tak, jak Kasia mówi. Dobra. I uwaga, dawaj, normalnie chemicznie się robi. I mamy, zobaczcie, fajną białą łyżkę.
To może zrobimy nawet takiego mniejszego slime'a, a potem zrobimy takiego big, takiego wielkiego. No dobra, ale trochę jeszcze więcej bym dodała. Dobra. Bo to jest jednak szerokie to pudełeczko. Dobra. Tyle? No, wydaje mi się, że tyle chyba wystarczy, jest okej. Okay. Dobra, i teraz aktywator, dawaj. To ja chcę brać aktywatora, ty mieszaj. Dobra. No. Ty mieszasz, dobra. Proszę cię bardzo. Wychodzi slime. Aktywator ma to do siebie, tubanowy, że faktycznie w miarę się szybciutko on robi. Tak. Dobra, poproszę jeszcze. Kilka kropel, proszę bardzo. No, robi się już. Taka fajna mała pajęczynka. Dobra. Dolewam ci. No dobra. No już powoli zaczyna się faktycznie lepić. Powoli. Powoli. Dobra. No, aż sobie ja chyba to myślałam trochę wolniej, mi się tak? wydaje. Jakoś taka ta lepsza konsystencja lepiej łapie. Dobra, bo żeby faktycznie nie zrobiły się jakieś nam te. Uwaga, proszę bardzo. O, dzięki, dzięki. Ja jak robiłam właśnie slajmy, to mieszałam to właśnie powoli, widzisz? O. Bo najgorzej, jak się jakaś pianka zrobi albo coś, to one też się nie chcą robić tak, potem. Właśnie tak. Dobra, dobrze mówisz. Uwaga. Proszę bardzo, o widzisz? Jaki fajny opór już się robi. Fajowsko! A jak wy robiliście jakieś slime, ja to napiszcie jakie. Żeby ten nam fluffy wyszedł, mam nadzieję, no, że są słodziutkie. Takie mięciutkie, fajne. No i już to jest lepiej. Dobra. Dodajemy, dodajemy. Ale słodziak. Już się robi, pajęczyna. Powietrza trochę kręcę. Damy. Tak, damy mu powietrze, żeby trochę oddychaj. Się wytlenił. Oddychaj, slajmie! No dobra, dobra. I wlewam. Proszę bardzo. Dobra, to uwaga, teraz dodamy troszeczkę pianki. O! Uwaga, Kasia, mówisz kiedy stop. Stop. Spaliłam, jeszcze nic nie wlałam. Tyle? Poczekaj, no jeszcze wymieszam. Dobra. Kasia miesza. Dobrze pomyślany. Ale fajowy będzie, już mi się on podoba, jest cały biały. No, jak śnieg. A tu taka, taki lato, upał. Ja cię kręcę, fajnie to wygląda. Zobaczcie. Super. Chcesz jeszcze pianki, czy nie? Na razie nie, poczekaj. Dobrze. Będę na pewno potrzebowała aktywatora, bo pianka trochę go rozwodniła. Dodaję aktywatora. Zobaczcie, taka się zrobiła ciapka. A nie, to klej. To klej. Aktywator to twojej prawej dobra, stronie. Uwaga. Proszę. O ja. Zadwywodzi nam już, zobaczcie. No, jak super. Ale zapach kupiłaś tego? Aż mi w nos idzie. Właśnie pachnie, właśnie. Mi się podoba. Dobra, daj mi troszkę jeszcze. Aktywatora? Mhm. Proszę. No. Ale się już ładnie zaczyna odklejać powoli. Zobaczcie. Czyli nam wyszedł fluffy slime. Puszysty taki fajny. A jak będzie jeszcze mało puszysty, to możemy jeszcze dodać chyba tego. Ja chcę jeszcze pianki dodać. To dodamy za chwilę. Dobrze. Trzeba będzie znowu pewnie dodać aktywatora. Wow! I co? Jeszcze mu się... Jeszcze musi mieć. I później chyba musimy go jeszcze wyrobić. Zrobić. No właśnie, tak też tak coś mi się wydawało, że tak trzeba zrobić, wiesz? No słuchajcie, slajmik jest już niemal gotowy. Nie mogę przestać. Tak, mogę przestać i dawaj mi go obrączki. Ja już sobie go wezmę. Zobaczcie, jaki jest fajny. Uwaga i hopa. Wow, wow. Mam nadzieję, jeszcze że... trzeba go troszeczkę, wiecie, sobie robić w ręce. No to teraz sprawdzamy, czy ci wyjdzie, czy nie. O, ja cię kręcę. Ale fajnie się odlepia. Tak, fajnie, ale powiem ci, że trochę jeszcze się tak lepi, wiesz? Możesz tak. trochę... Daj mi troszeczkę może aktywatora. Bo się jeszcze strasznie klei, uwaga. Może na ten tak na paluchy czy na niego? Dawaj, tutaj. O, dobra, wystarczy. No i słuchajcie, mam nadzieję, że nam to jakoś tutaj
kurczaki. Widzę, że chwila, jak już jest w łapkach, już się robi ciepły, to teraz zaczyna się... ciepły, ale już jest w miarę okej. Taki słodzie. Trochę go powiększyć właśnie, tak? Ale ja już widziałam, jak łyką tak robiłam takie dziury, to one tak fajnie już zostawały, jak w prawdziwym fluffy slime. Ja ci powiem jeszcze, chyba będziesz musiała mi dać. Jeszcze? Może drugą łapkę. Dawaj. Tak, uwaga, okej. Okay. Brakuje nam tylko takich gogli chemicznych. Tak. Fartuszka białego. Tak, i możemy robić no, dalej. No powiem wam, że ten slajmik nam nowy wyszedł. Piękny jest! Za to ten drugi, zobaczcie. Ten drugi ale jestem ciekawa, jakby dodała na przykład aktywatora. Mogę? Możesz się pobawić aktywatorem. Próbuję, chociaż trochę się boję. Dobra. Ja się boję jeszcze, wiesz co, ja bym potrzebowała jeszcze trochę tego aktywatora. Wiesz, trochę. Daj mi na tego slajma może naszego. O! Dobra. Bo on się jeszcze trochę tak, no lepiej, powiem ci. Więc on jeszcze musi być trochę... zrobiony. I co? Nie, z tego już nic nie wyjdzie. Ja będę próbować jeszcze. Za dużo kleju chyba dałyśmy, wiesz? No. Zio, zobaczcie! Ej, super wow, to wygląda! Super! Chcesz się trochę pobawić? Tylko on się jeszcze za chwilę, lepi, wiesz? Za momencik. Trzeba jeszcze tak tej... jeszcze trochę pomiętosić. I wtedy będzie idealny do zabawy. Doszło jeszcze trochę aktywatora? O, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, bo zobacz, jeszcze trochę się klei. Dobra, jeszcze trochę bym widziała. Dobra, ci! Kasia mi dała aktywatora. Czy coś mi z tego wyjdzie pomocy? Ale jest fajny, taki biały, taki mięciutki. No ja też bym chciała, ten by był naprawdę mega duży. Ten byłby ogromny. Ale to też nie jest wcale taki, zobacz. Nie, nie jest malutki. Zobaczcie, ta pianka go troszkę... Zobacz, ten zmieje mi. Czyli będzie coś z niego, ja ale, cię kręcę! Ale się na razie gluty zrobiły, chciałam. Kasia powiedzieć. Robi tego dużego. No gluty będą. O uwaga, wkładam go do pojemnika. A przynajmniej próbujesz. Puszczaj się! Nie dobra. Chcę. Nie chcę się puszczać. Co za dzik. Widzisz? Nie słuchaj, chyba nic z tego nie wyjdzie, on nie wyjdzie się. Z tego, nic z tego. Uuu, no ale okropnie wyszedł wygląda. Wyszedł nam ten slajmik. Zostawiam go. Wyszedł nam ten slajmik, zobacz jaki piękny. Proszę, pokaż? Możesz się z nimi jeszcze pobawić, jak chcesz. O, jest fajny, miękki. Tylko ja bym jeszcze dała trochę mu chyba aktywatora, bo on trochę do łapek się klei, wiesz? Albo trochę... Ojej, on tak się fajnie zrywa. No. A! Więc slajmik, słuchajcie, jest superowy i myślę, że tu mam prawie jeszcze to. Fajnie, podoba mi się tobie. No, czekamy go. Jeszcze biały, to już w ogóle jak chmureczka. Ściągamy go trochę, to trzeba powoli, bo on jeszcze taki, wiesz, wstydzi się. No dobra, jak się wstydzi, to się wstydzi. Ja mam całe łapki jeszcze w tym slajmie. Ale są naprawdę mięciutkie te ręce. A jak będą nam pachnieć? Pianką do golenia. Ej, on mnie atakuje. No i się jeszcze klei. Trzeba próbujemy? Zrobić. Dobra, próbujemy. Uwaga. Trzymaj. 3, 4. Wow, super nam wyszło. Wow, zostały mi jego części ciała. Słuchajcie, na muszę go z powrotem. Chcesz? Nie, nie, poczekaj. Nie chcesz? Dobra. Nie, bo o, jak tak zrobisz, to tak ładnie zaczyna się samo odklejać chyba. No i jeszcze troszeczkę trzeba go naprawdę pamiętosić, żeby był tak, trzeba w asystencji. Trochę tak? Mu serca tak, słuchajcie. Właśnie, trochę czułości. Trochę czułości. Dzieciaki, zakończyłyśmy naszego slajma, słuchajcie. Ale go rozerwałam. Ale powiem szczerze, że naprawdę bardzo fajnie nam wyszedł. Wyszedł nam, ale z aktywatorem. Fajnie się, zobaczcie, robi tutaj. Wspólny dosoczewek nam niestety nie wyszedł, on jest taki fajny, puszysty w ogóle, jakże nie można zostawiać sobie w nim ślady. Właśnie tak, jak Kasia to robi. Fajną mąż łapkę ogólnie. Słuchajcie, komu się nasz slime spodobał, niech koniecznie zostawi kciuka w górę. Napiszcie nam w komentarzu, czy robiliście już takie właśnie slime w domu, czy wam wychodziły, czy mieliście duże, a może małe. Kasia się wczuła. Tak. Bardzo, polecam, że chciałabyś bardzo. Powiedzieć? Że polecam do robienia. Tak, czyli polecamy do robienia slime'y. Z nami. Z nami też również, więc my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa!